na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Profilaktyka 40+. Policja przypomina o obostrzeniach. Zdjęcia z powstania warszawskiego w muzeum. Miasto Inowrocław ułatwi mieszkańcom dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach programu Profilaktyka 40+. Prezydent Ryszard Brejza właśnie podpisał porozumienie w tej sprawie. Badania są przeprowadzane w hali widowiskowo-sportowej. Panie prezydencie, dobra informacja dla tych, którzy mają więcej niż 40 lat i chcą sprawdzić swój stan zdrowia. Inowrocław przyłącza się do kolejnej bardzo ważnej akcji zdrowotnej. No idziemy za uderzeniem, tym związanym z sukcesem pewnym, jakim była akcja związana ze szczepieniami, uruchomiona przez nas w powszechnym punkcie szczepień wspólnie z firmą Revita, firmą z daleka, bo z Białegostoku, w hali widowiskowo-sportowej przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, za co z tego miejsca wszystkim dziękuję. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zaszczepiło się w tym miejscu. Nie tylko mieszkańców Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego. I to jest coś wspaniałego. Teraz osłabła ta akcja, bo mniej osób zgłasza się do szczepień. No i postanowiliśmy wykorzystać tę współpracę z firmą Revita i doprowadzić do uruchomienia kolejnego programu. Programu, który daje możliwość zbadania samego siebie w oparciu o taki ogólnopolski program dotyczący badań krwi, głównie w oparciu o badania krwi, stanu zdrowia osób powyżej 40 roku życia. Towarzyszy nam oczywiście w tym momencie melodia z filmu 40-latek. No cóż, w wieku nie da się cofnąć, a problemów przybywa z upływem lat, problemów zdrowotnych. I miejsce, jakie wyznaczyliśmy do tej wspólnej akcji, do której zapraszamy wszystkich Inowrocławian powyżej 40 roku życia, to jest hala widowiskowo-sportowa w sąsiedztwie punktu szczepień powszechnych. I tam będą pracownicy, którzy będą służyli kompletem informacji na ten temat. Potrzeba najpierw wypełnić ankietę, poddać się pewnym wstępnym badaniom i w konsekwencji otrzymać e-skierowanie, indywidualne e-skierowanie do wykonania określonych dla siebie badań w oparciu o odpowiedzi na te pytania ankietowe. Jeżeli ktoś przed przyjściem do punktu naszego chciałby wykonać te wstępne prace sam, to może oczywiście w domu skorzystać w sposób elektroniczny z możliwości wypełnienia i przekazania takiej ankiety i to skróci jego pobyt w naszym punkcie i przyspieszy przeprowadzenie fizycznych już tym razem badań krwi. Badania od 7 do 11 przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Bardzo szybko, tak to jest to możliwe, szybko będą wyniki podawane również. To wszystko odbywa się bezpłatnie. Oczywiście bezpłatnie, to jest nasze założenie, bo korzystamy z tego ogólnopolskiego programu. Umowę zawarła firma Revita z Narodowym Funduszem Zdrowia. Cieszę się bardzo, że z taką kolejną ofertą pomocy dla Inowrocławian możemy wyjść, możemy wspomóc, bo my wspomagamy. Nasza rola jako władz samorządowych i moja osobiście jako prezydenta to jest wspomaganie tego, co jest dobre dla mieszkańców. Osoby starsze mające problem z zarejestrowaniem się na badanie proszone są o kontakt osobisty w hali na Rąbinie. Przedstawiciele firmy na miejscu wytłumaczą wszelkie niejasności. Szczegółowe informacje na temat programu znaleźć można na urzędowej stronie miasta inowroclaw.pl. Komenda Powiatowa w Inowrocławiu przypomina, że pandemia się nie skończyła i nadal obowiązują pewne obostrzenia. Na ten temat rozmawialiśmy z oficerem prasowym komendy Izabelą Drobniecką.
Pandemia, proszę Państwa, trwa nadal. Być może ktoś powie, że nastąpiło pewne rozprzężenie, że tak powiem, wśród mieszkańców i rozluźnienie, ale to też jest spowodowane pewnym znoszeniem tych obostrzeń, ale pewne zasady i obostrzenia nadal pozostały. Jako policja apelujemy, aby przestrzegać tych zasad i przede wszystkim w odniesieniu do konieczności noszenia, zakładania maseczek, nie chustek, nie jakichś tam innych apaszek na buzi, tylko maseczek, o jednocześnie też pamiętać o dystansie społecznym. Pamiętajmy, że chronimy siebie, ale też innych i policjanci konsekwentnie będą to sprawdzać, będziemy cały czas również zaangażowani w takie kontrole. Przypomnijmy, gdzie te maseczki trzeba mieć założone? Zgodnie z przepisami mówi się o pomieszczeniach i o budynkach użyteczności publicznej, mówi się o różnego rodzaju instytucjach, również o klatce na przykład schodowej, o ośrodkach komunikacji miejskiej, o kościołach, tak, o szkołach i o innych właśnie tego typu instytucjach. Pamiętajmy, bo jest to warunkiem do tego, żeby ta pandemia szybko się skończyła, jednocześnie też, żeby koronawirus się nie rozprzestrzeniał. Czy policja będzie wręczać mandaty, czy najpierw pouczać? Ja myślę, że czas na pouczenia już był jakiś czas temu, bo pamiętajmy o tym, że ta pandemia od dłuższego czasu trwa i oby się szybko skończyła, żebyśmy mogli wrócić do tej normalności, jaką pamiętamy, jakiej sobie życzymy. Myślę, że już teraz nie będzie jakby tłumaczenia, tak, że ktoś maseczkę zapomniał, czy po prostu nie chciał założyć z jakiegoś tam powodu. Oczywiście są pewne uwarunkowania, które pokazują, że są pewne wyjątki, tak, od tego, kto nie, tej maseczki nie musi nosić i kto tego dystansu społecznego nie musi zachowywać. Pamiętajmy o tych właśnie obiektach użyteczności publicznej, ośrodkach komunikacji, żeby maseczki zakładać, a jednocześnie też pamiętajmy, że na świeżym powietrzu, gdzieś tam na plaży, w miejscach nad wodą czy na ulicy tej maseczki nosić nie trzeba, ale trzeba po prostu ten dystans społeczny zachowywać, bo to też służy właśnie naszemu bezpieczeństwu, a przede wszystkim zdrowiu i życiu. Mamy czas urlopów, niektórzy wyjeżdżają za granicę i tutaj taki też apel, żeby na bieżąco sprawdzać, co dzieje się w danym kraju. Dokładnie tak. Myślę, że osoby, które wybierają się za granicę, gdziekolwiek, tak, no, powinny po prostu przede wszystkim przygotować się do tego wyjazdu, ale też zapoznać się z obowiązującymi przepisami w danym kraju, bo jak wiemy, ta sytuacja pandemiczna się zmienia dynamicznie, pewne kraje obostrzenia poluzowywują, inne kraje zaostrzają i po prostu no, trzeba wiedzieć, tak, gdzie mamy zamiar wyjechać, jak się przygotować, czy te maseczki są konieczne w określonych miejscach w danym kraju do noszenia, czy też po prostu musimy mieć te paszporty covidowe. No o tym trzeba pamiętać, tak? To od nas zależy właśnie ta sytuacja, czy po prostu wyjeżdżając do danego kraju będziemy przygotowani, a jednocześnie też bardziej bezpieczni. W Muzeum imienia Jana Kasprowicza można oglądać wzruszające zdjęcia z powstania warszawskiego. Fotografie poddane zostały koloryzacji. Wstęp na wystawę pod tytułem Zdjęcia z powstania warszawskiego 1944 roku jest bezpłatny. Organizacja wystawy jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum i Inowrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Panie prezesie, skąd pomysł, żeby taka wystawa właśnie o tej porze roku zawitała do Inowrocławia? No o tej porze roku wiadomo, że rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Natomiast geneza jest taka, że generalnie ta akcja trwa od 2016 roku. Prowadzona jest przez Fundację Roza i Sensoria z Wrocławia. Myśmy w 2018 roku zostali zaproszeni do jakby współpracy i podjęliśmy tą współpracę i do dzisiaj ją kontynuujemy. Jest to już czwarta nasza edycja. No, chcemy w ten sposób propagować, upamiętnić powstańców warszawskich. Zresztą takie jest cel i zadanie tej akcji. To jest między innymi tego typu akcje jak fotografie czy jakieś wystawy. Natomiast oprócz tego jeszcze takim głównym jakby celem jest wysyłanie kartek do powstańców.
Ta wystawa jest w muzeum i będzie tutaj jeszcze przez jakieś 2-3 tygodnie, natomiast na tym nie zakończy się jej przygoda z naszym miastem. Macie też jeszcze dodatkowe plany wobec tych zdjęć? Tak, po około 3 tygodniach tutaj wystawy w muzeum, chcemy przenieść tą wystawę do Biblioteki Miejskiej. Natomiast później, jeżeli oczywiście pozwolą warunki na to, czyli no, nie będzie pandemii, chcielibyśmy to też pokazać w szkołach. No właśnie, bo młodzież również i nowowrocławskich szkół jeździ jak tylko może do Muzeum Powstania, ale chyba łatwiej zrobić tak, żeby te zdjęcia znalazły się tu i tutaj większa liczba dzieci, właściwie już wszystkich, będzie miała możliwość zobaczyć te zdjęcia. Tak, ponieważ no, tak pan zaznaczył, że niektórzy jeżdżą, ale to niektórzy, tak? Natomiast jeżeli takie z taką wystawą objedziemy szkoły, no tych odbiorców będzie znacznie więcej. Oryginalne zdjęcia, które można obejrzeć w placówce przy ulicy Solankowej, pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Emocjonalny walor fotografii podkreśla ich współczesna koloryzacja autorstwa Mikołaja Kaczmarka. Od 1 sierpnia ta wystawa jest już w Muzeum imienia Jana Kasprowicza. Proszę powiedzieć, czy już sporo mieszkańców Inowrocławia i powiatu widziało tę wystawę? Tak, od pierwszego dnia przychodzi do nas sporo Inowrocławia, mieszkańców powiatu inowrocławskiego, a także kuracjuszy, którzy zaciekawieni są tym tematem. Co to za zdjęcia? Kto jest ich autorem i co na nich tak naprawdę widać? W większości autorem zdjęć jest Eugeniusz Lokajski, pseudonim Brok, i on dokumentował swoim aparatem działania powstańcze i w pierwszej fazie jakby dokumentował uśmiechniętych powstańców, którzy zdobywali nowe placówki i terytoria. Następnie ujęcia są z ciężkich walk, z zawieszenia na przykład flagi Polski na budynku, później uderzeń ciężkich pocisków niemieckich o wielkie bloki warszawskie, a także pochówki poległych żołnierzy i jedno ze zdjęć, jak powstaniec przesłuchuje SS-mana. I takie zdjęcia są tutaj? Tak, różnorodne. I właśnie one wiszą obok siebie, każde ma opisaną swoją historię, także warto się z tą historią zapoznać. Zdjęcia są też, znaczy autentyczności dodaje im to, że są pokolorowane i wyglądają na współczesne. Tak, za to zabrał się świetny profesjonalista Mikołaj Kaczmarek z Poznania, który świetnie pokolorował te zdjęcia i one są bardzo autentyczne. Proszę powiedzieć jeszcze, do kiedy ta wystawa będzie w muzeum przy ulicy Solankowej i w jakich godzinach tutaj latem można przyjść? Dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Muzeum imienia Jana Kasprowicza może tę wystawę pokazywać przez 3 tygodnie i muzeum jest otwarte od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 17 oraz w sobotę i w niedzielę od godziny 10 do 16. I tę wystawę można oglądać bezpłatnie? Tak jest, bezpłatnie. Wystawę oglądać można w muzeum przez najbliższe 3 tygodnie. Później zagości też w Bibliotece Miejskiej, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, także w szkołach. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.